Witam Państwa serdecznie na kolejnym spotkaniu z Krzysztofem Lewandowskim. Będziemy kontynuować tematy, które poruszone były poprzednio, a więc temat pieniądza lokalnego, czy tak, Krzysiu? I może jakiś jeszcze ja inny myślę, temat że poruszymy. Dobrze by było porozmawiać trochę o podatkach. O podatkach też, bardzo ważny temat. Także myślę, że poruszymy te tematy, które się zmieszczą w tych 20 minutach. Zapraszam. No i jeśli chodzi o podatki, no to chyba każdy doświadczył tego, że podatki są niezwykle skomplikowaną dziedziną w Polsce. Raz, że chyba ty będziesz wiedziała lepiej, ile razy podatki zmieniają się w ciągu tam dekady, ile jest... No nie wiem, podobno podatek VAT był zmieniany 460 razy. No więc właśnie, więc po prostu ktoś, kto chce być specjalistą w dziedzinie podatków, to właśnie musi się oddać studiowaniu tych zagadnień, praktycznie codziennie śledzeniu rozporządzeń, ustaw, nowelizacji, przepisów. Jest to bardzo skomplikowana dziedzina, a i tak nie gwarantuje mu to bezpieczeństwa, ponieważ inspektorzy podatkowi czyhają i w zasadzie każda jakaś zła interpretacja może nieobliczalnymi skutkami się skończyć. O to chodzi. Ja uważam, że przede wszystkim nadszedł czas, żeby to politycy wreszcie wyraźnie o tym powiedzieli, że system podatkowy trzeba radykalnie uprościć. Absolutnie się z tym zgadzam. Że właściwie ja analizowałem istniejące w Polsce podatki i czytałem trochę artykułów, które omawiały przydatność takich narzędzi podatkowych i czytałem uzasadnienia dla wprowadzania różnych rozwiązań. No, najbardziej chyba kontrowersyjny był podatek VAT, gdzie chyba świata, ten VAT, którego na przykład Amerykanie nigdy nie wprowadzili u siebie, a w Europie we wszystkich krajach jest on stosowany. No, na przykład z obliczeniem VAT wiąże się mnóstwo roboty księgowych, no to jest pierwsza we wszystkich firmach. Także każdy z tych księgowych musi być tą encyklopedią wiedzy na temat podatków, musi śledzić, musi być prawnikiem i księgowym w jednej osobie i musi bardzo dużo wysiłku włożyć w to, żeby tę pracę wykonywać prawidłowo. No ale wiesz, w dodatku nadmierna ostrożność tych księgowych powoduje, że jednak podatnik traci, bo mając wątpliwości, księgowy rozstrzyga to zawsze na korzyść urzędu. Tak, to jest bardzo niedobre. Na korzyść tak, urzędu, tak, tak, po prostu dbając o bezpieczeństwo własne i także swojego klienta, ale to nie jest dobre. No, ale o podatkach można by powiedzieć jeszcze tak, że wiele podatków stwarza możliwości ich omijania. Co najlepiej chyba widać na przykładzie transnarodowych korporacji handlowych, które w Polsce wywalczyły sobie różne ulgi podatkowe, czyli praktycznie tu, gdzie miała być wolna konkurencja, przestała być wolna konkurencja, bo podmioty zagraniczne mają lepsze warunki funkcjonowania niż podmioty krajowe. Następnie podmioty międzynarodowe, które mają wiele filii w sąsiadujących krajach, mogą bardzo łatwo przerzucać, omijać podatki. No ja na przykład słyszałem od znajomych, którzy byli na eksponowanych stanowiskach właśnie w sieciach handlowych w Polsce, że na przykład z sąsiedniego tam kraju, z Czechosłowacji czy gdzieś, sprowadza się pod koniec miesiąca tira guzików, tam po 20 zł jedna sztuka i w ten sposób robi się milionowe koszty na przykład w firmie za pomocą jednego transportu. Także firmy, które mają filie w wielu krajach, mogą tego rodzaju różne sztuczki podatkowe robić, w efekcie czego nie płacą podatków. Czyli duże korporacje, które najbardziej powinny uczestniczyć w tym tworzeniu
budżetu państwa, tak. One potrafią unikać w ogóle. Wiesz, ale główny ich sposób, że tak powiem, to jest po prostu sprzedawanie przez producenta niemieckiego polskiemu odbiorcy po takiej cenie tego towaru, że w Polsce realizuje się minimalny zysk na tej transakcji. Więc ten Niemiec, ten producent sprzedaje w Niemczech to powiedzmy po 80 zł, a do Polski to idzie po 100, prawda? Bo ten zysk on już realizuje tam, w Niemczech. No, i tam płaci podatki, prawda? Tutaj już się nie płaci. Ten cały import, prawda, mniej więcej tak wygląda, jest przerzucanie. No oczywiście są jeszcze inne sposoby, liczne. No jest właśnie bardzo dużo tych sposobów. Ja mam znajomych, którzy są obcokrajowcami, którzy pracują w Polsce i którzy 90% swojej pensji odbierają w swoich rodzimych krajach właśnie dlatego, żeby tutaj nie płacić wysokich podatków od wynagrodzeń. Także to jest po prostu jedno wielkie oszustwo, które wynika z tej niezwykłej komplikacji materii podatkowej. I teraz tak, no jeśli przyjrzymy się tym podatkom, największą część pieniędzy zbiera się za pomocą podatku VAT. Oczywiście. To jest 132 miliardy rocznie w zeszłym roku wpłynęły z tego tytułu. Następnie na drugim miejscu jest podatek PIT, czyli podatek dochodowy indywidualny, którego zebrano 42-3 miliardy, tak. I praktycznie ta kwota pokrywa się mniej więcej z kwotą odsetek, jakie musimy płacić od długu narodowego, prawda? Czyli wiesz, to nie są odsetki, te 43 miliardy, to jest koszt obsługi długu, ale tam nie ma odsetki, są częścią tylko kwoty. W każdym razie to jest koszt obsługi długu. No i jest jeszcze podatek CIT, który płacą przedsiębiorcy od zysków. No i kolejny jeszcze ważny podatek, akcyza. Cztery podatki. Ja jestem za tym, żeby te wszystkie podatki zlikwidować, ponieważ trzeba radykalnych rozwiązań, modyfikacja tego systemu, czy jakieś kolejne nowelizowanie tych ustaw, to nic tutaj nie wniesie. To trzeba jednak mocno do tego, że tak powiem, się zabrać. No ale wiesz, co na to powiedzą księgowi, doradcy podatkowi i inni? Zaraz powiedzą na miejsca pracy, ile to jest pracy, tak. Tej sztucznej pracy, niepotrzebnej pracy. Ja to właśnie świetnie zmarnowanej rozumiem, pracy. Że z podatkami i w ogóle z tym, że jest to tyle pracy związanej z obliczaniem tych podatków, bo weźmy pod uwagę jeszcze armię wręcz, jaka obecnie funkcjonuje prawników, w wielu kancelariach, którzy niczym innym się nie zajmują, tylko wymyślaniem tym, którzy jak mają obejść, pieniądze, jak obejść te podatki, jak po prostu rozsądnie to wszystko zminimalizować. A urzędy skarbowe, ta armia zatrudnionych? Armia zatrudnionych w urzędzie skarbowym, no armia audytorów, księgowych tak w każdej dalej, firmie i tak dalej. To po prostu może wydatków, którego w dobie informatyzacji, no to te podatki przede wszystkim powinniśmy zautomatyzować. Czyli obywatele nie powinni mieć w ogóle żadnego obowiązku wypełniania PIT-ów, tak jak to było jeszcze 40 lat temu czy 30, tak. W czasach komunistycznych w ogóle nie wiedzieliśmy, co to są PIT-y, CIT-y, gdzieś tam się to odbywało poza naszą świadomością. Słuchaj, jak pojechałam do Ameryki i mówię, że w Polsce nie ma podatku, to mówię, jak to można żyć bez podatku? Co za cudowny kraj bez podatku. No ale właśnie dochrapaliśmy się tego, że jest to samo, a nawet jeszcze chyba gorzej niż w Ameryce. No gorzej. No i teraz tak, co zrobić? Ja przede wszystkim myśląc o jakiejś reformie miałem na uwadze jedną rzecz, taką po pierwsze, że żeby ściągać podatki od tych, od których można ściągnąć, czyli tych, którzy mają pieniądze, bo ściąganie podatków od kogoś, kto nie ma pieniędzy jest... To tak jest w tej chwili. Teraz tak jest. Więc wydaje mi się, że idea pełnej automatyzacji systemu podatkowego do tego najbardziej nadaje się tak zwana opłata transakcyjna. Czyli gdybyśmy płacili od każdej faktury podatek obrotowy,
w kwocie, załóżmy 10% od każdej faktury, to można by wszystkie pozostałe Formy, podatki tak. zlikwidować, a jeszcze wpływy do gospodarki, jak obliczałem, byłyby wyższe niż są obecnie. No A ale alkohol, papierosy, akcyzę też byś zniósł? no, z akcyzą to można by się zastanowić. Myślę, że akcyzę powinno się zachować na niektóre luksusowe wyroby. Ale akcyza jest tak łatwa do obliczenia, tak Tak, samo do jak podatek opanowania. obrotowy. Po prostu na Tak. pewne grupy towarów ten podatek obrotowy mógłby być większy. No mało tego, sprzedajesz akurat ten asortyment, czyli powiedzmy alkohol, i automatycznie nie jest 10% pobierane, tylko kwota wyższa, No tak? O tym właśnie, myślisz. tak, dokładnie tak. No Także pewna grupa towarów właśnie, które obecnie podlegają akcyzie, miałyby ten podatek obrotowy większy, ale generalnie byłby to podatek obrotowy zwany w ekonomii podatkiem kaskadowym, ponieważ no, płaciłoby się go w przypadku na przykład surowców kilkakrotnie, jeśli jakiś tak. producent kupuje jakiś wyrób, jakiś podzespół, no to w podzespole jest już Te zawarty 10% podatek, podatek, jaki tak. ktoś zapłacił za energię, żeby ten podzespół Czyli im bardziej wykonać. skomplikowany wyrób, tym wyższy Im podatek, więcej tak, ogniw w łańcuchu i tym więcej produkcyjnym, wpływa do tym bardziej budżetu. opodatkowana byłaby energia i surowce. I myślę, że to jest też prawidłowe, że w dzisiejszym świecie niedoboru surowców i energii, to właśnie opodatkowanie większe surowców i energii będzie sprzyjało większej ich oszczędności. Oszczędności, tak. Natomiast te ostatnie ogniwa miałyby już symboliczny wręcz podatek 10%. I przy takim podejściu można by całkowicie wyeliminować wszelkie służby podatkowe, bo te funkcje mogłyby sprawować banki, w których mamy konta. I programy komputerowe. I programy komputerowe, które automatycznie, powiedzmy, od każdej faktury odprowadzałyby 10% do Skarbu A Państwa. budżet zasilany natychmiast. A budżet Nie zasilany czeka na nic, natychmiast, tylko tak. myk, myk. Odpadają wszelkie przestępstwa podatkowe, bo nie ma kto ich popełniać, prawda? Wszystko się Tak. dzieje automatycznie. Odpada mnóstwo, znaczy w ten sposób pojawiają się w budżecie pieniądze, które wypływają z tytułu oszustw podatkowych. Tak. Pozbywamy się ludzi w więzieniach, pozbywamy się w ogóle Negatywnych, wielu tak. problemów, z jakimi obecnie się społeczeństwo boryka. I teraz oczywiście to byłaby kompletna mrzonka, to o czym mówię, ta zmiana podatku, ponieważ opór w narodzie i wśród, jak słusznie Tak. powiedziałeś, księgowych i wszystkich, którzy są w to zaangażowani, byłby gigantyczny, ponieważ ludzie potraciliby pracę, więc to byłaby mrzonka, gdyby nie rozpatrywać tego postulatu włącznie z drugim postulatem, który głoszę, mianowicie koniecznością wdrożenia gwarantowanego dochodu podstawowego, który no, raz, że przyniesie bezpieczeństwo gospodarcze wszystkim obywatelom, a po drugie zastąpi, myślę, że to też jest pewien proces, ponieważ trzeba się trzymać jeszcze zobowiązań, które do tej pory no, Państwo zostały na siebie tak zaciągnięte nałożyło, tak. przez fundusze emerytalne, ale w każdym razie gwarantowany dochód podstawowy, czyli kwota wypłacana wszystkim obywatelom miesięcznie, tak jak emerytura, tylko że nie od 67 roku życia, tylko powiedzmy od 18 roku życia, albo Od nawet od urodzenia, urodzenia. albo od urodzenia, jak są niektórzy. Więc to stworzyłoby bezpieczeństwo dla tych zwalnianych z prac, które nie są w systemie więcej potrzebne. No I i ten dochód, wiesz, połączenie. ten dochód mógłby, ile zwalniasz armię, która konsumowała powiedzmy 100 milionów i od razu te 100 milionów przeznaczasz na podział na dochód gwarantowany. Co ty Tak, na to? Ale byłoby nawet super. właśnie. I teraz no, Amerykanie obliczyli tak, że każdy dolar amerykański w tamtejszej gospodarce uczestniczy w 7 transakcjach rocznie, ponieważ każda transakcja jest oprocentowana przeciętnie w Ameryce na 24%, w Polsce to jest mniej, to jest około Ale już o 18%. opodatkowaniu czy oprocentowaniu? No właśnie, bo pomyliłem Opodatkowaniu. się. To przy 7 obrotach każdego dolara
jeśli się na przykład wypuści na rynek 100 miliardów dolarów, to one przyniosą dochód 7 razy 24%, tak. Czyli 170% tego powinno wpłynąć do kasy państwa. Tak. Czyli jeśli będzie większa emisja pieniądza, to będą też większe wpływy podatkowe. Oczywiście ta większa emisja pieniądza, ta może być tylko jednorazowa, ponieważ obecnie mamy problem taki, że kreatorem pieniądza jest nie NBP, a banki prywatne, więc żeby ten proces, że tak powiem, stopniowo jakoś odwrócić, czyli żeby w większym stopniu niwelować, żeby w większym stopniu emitentem pieniądza był Polski Bank Centralny, no to trzeba tę emisję powiększyć NBP, kosztem tego, że będzie mniej udzielanych kredytów komercyjnych przez banki prywatne. Więc mówię, że to wpuszczenie takiego pieniądza jest jednorazowe, ale z tej emisji dodatkowej pieniądza można by zebrać znacznie więcej podatków. Tak. Czyli po prostu można by to odtwarzać i puścić, można powiedzieć, już... Wielokrotnie, tak. Bo dochody oczywiście rosłyby, dochody by rosły szybciej niż, znacznie szybciej, prawda? To siedmiokrotnie wyższy byłby dochód niż ta wpuszczona emisja. Tak, tak. Jeśli 7 razy obróci, to przynosi dochód siedmiokrotnie wyższy. Także musimy właśnie pomyśleć nad powiązaniem tych dwóch rzeczy. Gruntowna reforma całego systemu, głównie systemu podatkowego, musi się wiązać też z gruntowną reformą systemu wynagrodzeń, systemu taki, żeby był komplementowany właśnie tym gwarantowanym dochodem podstawowym. Czyli dostępności środka wymiany przez każdego konsumenta. Przez każdego konsumenta. Zamienić tego chętnego do kupna na konsumenta. Tak, żeby po prostu ten mankament gospodarki kapitalistycznej, że nie ma siły nabywczej wystarczającej na rynku, bo nie ma pieniądza, żeby po prostu zlikwidować ten mankament, po prostu żeby uzupełnić tę siłę nabywczą o gwarantowany dochód podstawowy. No i myślę, że jeśli tego jako społeczeństwo dokonamy, to będziemy żyć w innej zupełnie rzeczywistości bezwojennej. Super, dziękuję Ci bardzo. Dziękuję. A dzisiaj wystarczy. Do zobaczenia przy następnym wykładzie.